Prognoza pogody nie przestaje nas zaskakiwać. Ostatnie wyjątkowo słoneczne dni sprawiły, że oczekiwaliście już nadejścia wiosny, teraz jednak służby ostrzegają przed nadciągającym ARM. Prognoza pogody nie przestaje zaskakiwać Polaków. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda sprawiły, że wszyscy uwierzyliśmy w koniec zimy oraz nadchodzącą, ciepłą wiosnę. Pojawiły się nawet głosy, że temperatury już wkrótce będą naprawdę letnie, zgodnie z najnowszymi doniesieniami przyjdzie nam niestety na te cudowne chwile jeszcze poczekać. Służby właśnie wydały ostrzeżenie przed nadciągającym nad nasz kraj orkanem ARM, który nie przyniesie Polakom niczego dobrego. Prognoza pogody na dzisiejszą noc i najbliższe dni zapowiada siarczysty mróz i gwałtowny powrót ostrej zimy. Uważajcie, orkan Xavier zaatakuje nasz kraj. Zgodnie z doniesieniami służb, nagły powrót ostrej zimy nastąpi już dzisiejszej nocy. Choć prognoza pogody na początek tygodnia brzmiała wyjątkowo optymistycznie, teraz musimy przygotować się na siarczysty mróz. Jak alarmuje IMGW, tej nocy termometry pokażą temperatury o kilkanaście stopni niższe, niż miało to miejsce do tej pory. Sprawcą tego przykrego zdarzenia jest nadciągający nad Polskę orkan Xavier. Wraz z nim w wielu regionach padał będzie także przeszywający, zimny deszcz, który męczył nas będzie aż do wieczora. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń. Mieszkańcy Suwalszczyzny oraz Podlasia będą musieli pogodzić się z temperaturą rzędu minus 10 stopni Celsjusza, a pozostałej części kraju oscylować będą wokół 0 stopni. Uważać trzeba szczególnie na wiatr wiejący w Karpatach, jego prędkość osiągnąć może miejscami nawet 100 km na godzinę. Prognoza pogody na najbliższe dni przeraża. Niestety prognoza pogody na najbliższe dni również nie wygląda zbyt optymistycznie. Jeśli ktoś miał nadzieję, że w tym tygodniu nacieszy się jeszcze promieniami słońca oraz dodatnimi temperaturami, będzie musiał pogodzić się ze sporym rozczarowaniem. Jak podają specjaliści, z każdym kolejnym dniem czekają nas dalsze ochłodzenia. Synoptycy informują, że na terenie większości kraju temperatura może spaść do kilku stopni poniżej zera, najgorzej jednak będzie w Kotlinach Sudeckich i Karpackich, tam temperatury spadną nawet do minus 12 stopni. Eksperci ponownie apelują także do turystów o rozwagę w wybieraniu się w górskie wycieczki oraz odpowiednie dostosowanie sprzętu i ubrań do panujących warunków atmosferycznych. Na szczęście tak surowa prognoza pogody nie będzie trwać wiecznie i już w przyszłym tygodniu spodziewać się możemy ocieplenia i poprawy pogody. Nocne temperatury mają już nie spadać aż tak znacznie poniżej zera, a w ciągu dnia spodziewać się możemy nawet nieśmiałych przebłysków słońca. Wciąż trzeba być jednak uważać, bo zgodnie ze słowami synoptyków będzie wiecznie i deszczowo, co znacznie wpłynie na temperaturę odczuwalną.